Nie, my jesteśmy przyjezdni, oglądamy tylko. Ale tak, komu kibicujesz? Bielsku? Tak. Dlaczego? Bo tam jest ta babcia z Duzi. Lutego w hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej nie było prawie wolnych miejsc, bowiem przeciwnikiem BBTS-u była drużyna utytułowana i naszpikowana gwiazdami polskiej i światowej siatkówki, czyli Skra Bełchatów. BBTS przegrywał kolejne sety, jednak kibice nie narzekali na zaangażowanie bielskich siatkarzy. No, dobrze grają, nie tak źle bardzo, no, starają się jak mogą. Powiem, że emocji może brakuje, ale bardzo fajnie, że jest tylu ludzi. Pierwszy raz widzę tylu ludzi na BBTS-ie. Mam nadzieję, że to będzie coraz częstsze i że mecze się wyrównają, że ta forma w końcu przyjdzie i BBTS zacznie walczyć w spotkaniach. Człowiek by chciał, żeby wygrali albo chociaż urwali seta. No, bym był szczęśliwy, gdyby doszło do tie-breaku, nie? No i punkt zdobyli, a tak to no zobaczymy, no ale... Człowiek nie liczył, no to stare wygi, no to nasi młodzi chłopcy, no to zobaczymy jak będzie, no. Ostatecznie BBTS przegrał w trzech setach. Tak o spotkaniu wypowiadał się Kamil Kwasowski z BBTS. Zobaczymy w statystyki zaraz, ale mi się wydaje, że nie wyglądało to źle. Było trochę dobrej siatkówki, trochę błędów, trochę musimy jeszcze poprawić parę elementów, ale wyglądało to całkiem nieźle. A tak drużynę z Bielska-Białej oceniał kapitan bełchatowian Mariusz Wlazły. To jest drużyna, która dobrze gra. To, że nie wychodzi gdzieś tam momentami, okresami, tracą punkty, to nie znaczy, że ta drużyna jest gdzieś tam słaba. Oczywiście każda drużyna, która przyjeżdża i gra przeciwko, wykorzystuje te słabe chwile, wykorzystuje ich mankamenty, ich błędy i wady. I zazwyczaj się kończy to wynikiem dla przeciwników. Także no, spokojnie, patrzmy do przodu. Niech pracują i niech grają jak najlepiej. Kibice obserwowali grę Bielszczan tego dnia ze szczególną uwagą, bowiem nastąpiła zmiana na stanowisku trenera BBTS-u. Koniecznie była zmiana potrzebna. Mnie się zdaje, że tak. Znaczy nie zdaje mi się. Tamten trener mi się nie podobał jakoś. On w ogóle nie reagował. No, zmiany za późno robił i to było bez sensu. Jak już się już było już po secie, to on dopiero zaczynał reagować. A niestety trzeba wcześniej reagować, jakąś zmianę zrobić, może coś pomoże. A tak to nie, no. Nie, dobra była. Czy ten trener Krebok coś pomoże, to ja nie wiem, no. Oto nowy trener BBTS-u Bielsko-Biała, Wiktor Krebok. Ja jestem bardzo zadowolony, bo udało mi się nastawienie zawodników do meczu przestawić na pozytywne, walczyli, chcieli grać, no wiadomo, graliśmy z jednym z najlepszych zespołów Europy, już nie mówiąc Polski, podjęliśmy walkę, dosyć ładnie to wyglądało i myślę, że z biegiem dni na te inne mecze będziemy już grali coraz lepiej. Przygotowujemy się głównie na Kielce i Radom i Warszawę, także z Bełchatowem, no może nie liczyliśmy na jakieś punkty, ale chcieliśmy po prostu, jakby była niespodzianka, to było bardzo fajnie, ale no nie udało się, ale głównym naszym celem była walka i ambicja na boisku, żeby się kibicom podobało. Nie tak jak we wcześniejszych spotkaniach, że spuszczaliśmy głowy. Tak, jak z dobrymi grają w miarę dobrze, ostatnio z Jastrzębskim Węglem przegrali w tie-breaku, także myślę, że z tymi gorszymi powinni już wygrywać. Dzisiejszy mecz jest naprawdę wspaniałe wydarzenie. Zapraszam wszystkich kibiców na tego typu wydarzenia, bo warto kibicować. Jestem po raz pierwszy na tego typu imprezie. Naprawdę ogromne wrażenie. Jeszcze raz zapraszam, pozdrawiam Jachówkę, pozdrawiam Budzę, pozdrawiam wszystkich z okolic powiatu Suskiego i tak dalej. Prawdziwa walka tego dnia rozpoczęła się po zakończeniu meczu. To walka o autografy i o zdjęcia z zawodnikami, przede wszystkim z Skry Bełchatów. Za czym kolejka ta stoi? Za siatkarzem. Jak pan za zawoła do nas Wojtka Włodarczyka i Andrzeja Wronę, to może nas pan kręcić. Dokładnie. Na ich autografach najbardziej zależy? Nie, autografy mamy, ale zdjęcie potrzebujemy.
bo do kolekcji musi być cały. Taki wie pan. Na czyje autografy czekacie? Na Kontę. Od Włodarczyka. A mojego zatoczki już nie ma, więc liczę chociaż na Kłosa. Zaciągniemy jakoś, będzie łatwiej. Takie kolejki będą się ustawiały do zawodników BBTS-u, jak tu dzisiaj widzimy. Jak wrócimy do szkolenia młodzieży w Bielsku, jak będziemy mieli nasze zaplecze. Mam nadzieję, że tak. A więc warto sobie robić zdjęcia nie tylko z zawodnikami bez Bełchatowa? Tak, warto, warto. Mimo to, że przegrali, ale warto, naprawdę. Są bardzo mili i można ich tu wychwycić. Nie trzeba biegać za nimi i ich wychwytywać z tłumu. Chodzą między nami po prostu.